każdy z nas chowa w sobie takie marzenie, jednak w większości osób nie udaje się go zrealizować. Dlaczego? Naszemu społeczeństwu brakuje inteligencji finansowej. Finansowe IQ określa naszą działalność do zarządzania pieniędzmi. To znaczy, że im wyższe IQ, tym rozsądnie planujemy wydatki, więcej zarabiamy, lepiej planujemy budżet. Dzięki wysokiej inteligencji finansowej mamy o wiele większą szansę na sukces w świecie pieniądza. Celem tej prezentacji jest wzbogacenie naszej wiedzy o metody oszczędzania. Jest to potężna broń w wzbogaceniu się, jeśli potrafi się z niej rozsądnie korzystać. Większość zamożnych ludzi z pewnością by przyznała, że gdyby nie oszczędzali swojego majątku, to ich droga do bogactwa byłaby o wiele dłuższa. Czym jest oszczędzanie? Odkładanie pewnej części swoich dochodów na przyszłość to najprostsza definicja oszczędzania. Innymi słowy, to zrezygnowanie z zakupu danego produktu bądź usługi na rzecz przyszłości. To odpuszczenie sobie dziś dla lepszego jutra. Czy warto oszczędzać? Jest wiele powodów decydujących o skuteczności oszczędzania. Nie potrafimy przewidywać przyszłości. Choroba bądź kryzys gospodarczy, niespodziewany remont. Nigdy nic nie wiadomo, co przyniesie jutro. Jak wiele można zarobić na oszczędzaniu? Wyobraźmy sobie pana Kowalskiego, który zarabia 1600 zł netto na miesiąc i odkłada do skarbonki średnio 100 zł, co stanowi około 6% jego dochodów. Jako że pan Kowalski jest bardzo sumienny, 12 razy w roku odkłada pieniądze przez 30 lat. Po 3 dekadach odchodzi na emeryturę z niemałym majątkiem na start 36 tysięcy złotych, za co, nagradzając siebie za wytrwałość, kupuje sobie nowy samochód.